Witam w kolejnym odcinku. Powiem wam, że chyba ja się z tym silnikiem nie polubię, bo stwarza mi takie drobne problemy tego typu. Wiecie co, ja chyba zrobię to samo co z drugiej strony, bo z drugiej strony mi bez przerwy to wypadało. Już przestało wypadać, dlatego że to zamieniłem miejscami z tym. I tutaj nie obciera już tak o to redlica, tutaj to aż wyrywa. Więc... No ja po prostu sobie o to wyjmę i tu przełożę. I ono niech sobie na tym sieje. O, to taka drobnostka. Na początku się wnerwiałem, już naprawdę już mnie to irytowało, ale że znalazłem sposób. Teraz z tej strony spadło. To tam już jak nie spada, to jest dobrze. Na jednej działce sobie posiałem pszenicę. Ustawiłem na tym siewniku 178 kg na hektar i wiecie, że to łącznie, że tak, na ścieżkach, bo robiłem już na dwie ścieżki, to nic nie wypadało i gdzieś tam nakładki i wyszło dokładnie 178. No, czyli normę wysiewu jak najbardziej spoko, ładnie trzyma. Głębokość siewu też się da regulować, jest super. Teraz może będzie dobrze, no będzie dobrze, no bo musi być dobrze z tym, jak już o to, no bo tu i tu i tu już o ta redlica i tu obciera i tu jak gdzieś tam pójdzie, trafi może na kamień, grudę i gdzieś tam już przełamuje i to już nie jest to. A to bez znaczenia, czy to ten lejek tu leci, czy tu, ważne, żeby tu się nie zapychało. Pszenica jest ok. Nie no, z tym, że się z tym siewnikiem nie polubię, to tak mówię, już wcześniej mnie trochę to wnerwiło, ale tak to już jest dobrze. Wziąłem tymi redlicami te kwasty, co na brzegu leżały. Dobra, później wyrzucę tam na miedzę, tak jak leżały. Gdzieś po jakimś kamieniu przejechałem, który zaznacza granicę. No, za daleko talerzówką wjechałem. Ale tak, siane jest prosto, tak jak zaznaczone. No już powiem wam, tutaj poleżało trochę od uprawy tej działki i już jakieś tam kwasty powychodziły, także teraz po tych dwóch tygodniach chyba to wystarczy, no zruszę i już zlikwiduję wstępnie kwasty, chociaż one na 100% powychodzą podobnie, no ale to później będzie się pryskać doglebowo. No te działki co teraz sieję, to już trochę pozachwaszczałem sobie dynią, później tą facelią z rumiankiem, no teraz będę musiał się porządnie wziąć i odchwaszczać, czyli tu posiać zboże i nie odpuszczać wszelkim chwastom. Później będzie rzepak. Po rzepaku, w rzepaku też można walczyć z chwastami. Później po rzepaku znowu może jakieś zboże. I tak będę próbował wyczyścić te działki z tej komosy i szarłatu, bo najbardziej to jest u mnie największym problemem. Tu kiedyś miałem problem z dzikim rumianem. No i był w tym roku, po 9 latach od uprawy rumianku, ale w miarę go wcześniej skosiłem, ale to nie wiem, pewnie się znowu narozsiewał, no czy... Po prostu no, trzeba to zwalczać te chwasty i tyle. Nasiona na wierzchu nie leżą i dobrze. Skrajne redlice też ładnie te talerzowe robią, że nie ma tak jak w tym, co poprzednio testowałem w Amarolu, że za oponą gdzieś tam czasami widać ziarko. Ta redlica talerzowa się wrzyna i ładnie chowa w glebę te nasiona. I też z tą głębokością siewu to też tak nie do końca, bo tu jest taki bardziej już piaszczysty teren, to pewnie trochę głębiej to wchodzi. Tam jest na początku tego pola
taka ciemna, zwięzła gleba, tam już trochę płyciej, ale to tak się wypośrodkowuje, te 2-3 cm sieje na taką głębokość. Tu fajna jest taka droga jest. Właściwie tu się kończy, chociaż gdzieś tam ona jeszcze powinna iść, ale to... Jest pole, dalej to jest. No. Tutaj leżą nasiona na wierzchu, bo jak już siewnik podnoszę, no to już wyciągam te rednice z ziemi. I wtedy jest no, wszystko na wierzchu, a tak to zobaczcie. Tu powschodził rumianek. No niestety rumianek tu musiał się wysiać, no tutaj, ale to jego łatwo się zlikwiduje. Tu nasion pszenicy nic nie widać. No dopiero jak gdzieś rozgrzebiemy, to znajdzie się w środku jedno nasionko. I tak dalej można szukać, nie? W każdym razie no takiej głębokości 2-3 cm. No i pięknie jest na razie. Tylko co? Tylko teraz trzeba by się wziąć za... Trzeba by się wziąć za... zrobienie tutaj ścieżek. Najlepiej to by było, nie wiem, elektrycznie, hydraulicznie. Coś trzeba pomyśleć. I tu już jest opcja, bo tak, są te kółeczka, ja już to rozpracowałem. Wygląda na to, że po prostu tutaj na tym kółeczku trzeba poluzować śrubkę. Wtedy ono jest swobodnie. I tu już jest na tym po prostu, jak to się przesunie, to to sztywno trzyma i by obracało tę rolkę, to wtedy sieje, a jakbym wysunął jakimiś takimi widełkami jak w skrzyni biegów, to wtedy ta rolka, powiedzmy, czy ta jak już tam sobie bym ustawił, to by nie siała, czyli to prosto, łatwo z kowiny można by było sterować i wtedy i z rzepakiem i z każdą rośliną by nie było problemu, bo to nie byłoby zamykanie tego, tylko po prostu rolka by się nie kręciła. No i tam będzie trzeba pomyśleć gdzieś tam kiedyś na kolejny sezon. Nie wziąłem tej rynienki, żeby tu zasłaniała, bo w tym momencie na razie no to po prostu o tak sobie zamykam i tak robię ścieżki. Pszenica gentleman. Zobaczymy jak u mnie się spisze. Wszędzie tu wszystko jest pozakładane, nic nie spadło. Z dwóch stron pozamykałem. Tak. 143 kg na hektar jest ustawione. Mniej więcej tyle ma wysiać. Później już na koniec sobie sprawdzę. Oczywiście nakładki tu wychodzą, ale też z drugiej strony te ścieżki robię. No to też jak nie sieje, no to powinno zostać więcej. Czyli to tak jedno z drugim powinno się kompensować. No i tutaj nie mam znaczników. Też znacznik by się przydał, jakiś hydrauliczny czy coś. I też można jakiś siłownik dołożyć. Na razie mógłbym sobie otworzyć i wyregulować. To może na tym kolejnym polu zrobię. Wymierzę na 1,5 metra. No i tak, żeby było na środek tu ciągnika. I będę się trzymał znacznika. Póki co, zawsze jak jadę, to tak jak już z poznaniakiem się nauczyłem, w lusterko patrzę z tej strony, od której jadę i widzę jak idzie ten talerz skrajny i tego się trzymam. No i tak trzeba się po prostu teraz skupić podczas tego siewu. No i co, zrobiłem okrążenie i po prostu będę teraz raz przy razie jeździł. No i tak jak widzicie, muszę jeździć tak, żeby ten talerz po prostu tu brał. Przestawię się te zaraz 10 cm, bo już tu rednica talerzowa idzie bardziej po brzegu. No.
dobra, i teraz to wysuwam. No na początku, zanim pójdzie w rolkę, to ja wiem, że to przejedzie się te 5 metrów i będzie się tak jakby robiła jeszcze ścieżka, ale już no co zrobię, na to nie ma wpływu. Zresztą nie będę się przestawiał, tylko później się wyprostuję, bo i tak teraz tu jeszcze będę robił takie dwie poprzeczki. Robię po całości poprzeczkę, tak żeby było na całą szerokość opryskiwacza. I tak jadę sobie. Dobra, widzimy się na kolejnej działce. Wiesz co, jestem na drugim polu. Ale powiem wam, że nie mam czasu się bawić teraz w te znaczniki. To żeby było się zatrzymywać. A ja chcę już po prostu skończyć ten siew pszenicy i zająć się już po prostu zbiorem pestki dyni. Bo czas leci, 27. Który dzisiaj w ogóle? 26 września. I tak wiecie, no dzień za dniem leci. Dzisiaj i tak wszystkiego nie posieję, ale chcę już pod początkiem października zacząć się za po prostu zbiór pestki dyni. No bo w tym roku gdzieś widzę, dynie tak gniją przez te upały, co były takie później gdzieś w sierpniu. W szczególności te pola, co są czyste, niezachwaszczone, są narażone właśnie na gnicie. To je w pierwszej kolejności trzeba będzie sprzątać. No co, tutaj pszeniczka się ładnie sieje i tyle. No co tu więcej pokazywać, mówić. Z siewnikiem na razie dobrze idzie, jestem zadowolony. Jak jeszcze porobię sobie te udogodnienia typu znaczniki czy ścieżki, a może jeszcze nawet przedwschodowe znaczniki, kto wie, to będzie wtedy super, a to się okaże w trakcie. Ja już robię sobie poprzeczkę i ostatnio, bo z tamtej strony pole już zrobiłem, nasion ubywa idealnie, ale powiem wam, podzielę się z wami taką pewną teorią. Możecie powiedzieć, co o tym myślicie, bo ja jak siałem żyto, to mi tamten siewnik wysiewał trochę za mało. Ale nie wiem, czy zauważyliście, no tutaj jest sucho, opony się w ogóle nie oblepiają ziemią. Może temu, że są skrobaki, też do końca nie wiem. Ale jak siałem żyto, to było takie wilgotne warunki były, można powiedzieć, idealne do siewu. Ale się opony oblepiały, przez co opony mogły mieć większy obwód, może ziemia o ziemię też większy poślizg i dlatego to też była mniejsza norma wysiewu niż ja ustawiłem. Ktoś też napisał, że próbę jak się robi, to żeby robić, kręcić tą korbką tak szybko, jak będzie siewnik się obracał. No i powiem wam, jak to teraz robię próbę na pszenicę i tak jak korbką kręcę to w miarę szybko, no to wychodzi, że się próba zgadza, tylko pytanie, czy to się zgadza, że korbką kręcę tak jak jadę siewnikiem, czy dlatego, że opona nie jest oblepiona. Nie wiem, aczkolwiek pewnie się jeszcze mi to będzie, będzie mi to dane jeszcze sprawdzić, przetestować. Niemniej jednak wiem, że jeżeli te dwie kwestie są spełnione, no to wysiewa ok. A która z nich wpływa, czy obie, czy co, to nie wiem. To się jeszcze przekonam. No będę się uczył tego siewnika, póki co jestem bardzo zadowolony. Mówię, na te gleby to... Ja wiem, talerzowy, ja nie będę mówił, żeby mi się nie przydał, bo owszem, jakbym siał jakieś poplony po ściernisku, no to talerzowym to elegancko bym sobie posiał. No tym będę siał, to będzie się ciągnęła słoma, resztki pożniwne i tak dalej, tak? A tu... No jest co jest po prostu, tak? I... Uważam, że jeżeli chodzi o sam siew, to na razie dla mnie to wystarczy. I jak kiedyś będą pozwalały na to finanse, będą odpowiednie, nie wiem, hektary, ilość hektarów, bo teraz to też jest takie
myślę, że na te hektary, co mam, na te 30 parę hektarów, to ten siewniczek na razie wystarczy. Ktoś będzie mówił mi, ktoś może mi powiedzieć, o, zobaczysz, za 5 lat to będzie za mały. Okej, może być i za 2 lata za mały, ale ja jestem tu i teraz, mam tyle i tyle hektarów i obrabiam takim sprzętem, na jaki uważam, że powinienem obrabiać. I tyle, nie? A jak coś się zmieni za 5 lat, no to będzie inny sprzęt. Może większy, może mniejszy. Też bazuje na dzierżawach. Dzisiaj dzierżawy są, jutro ich może nie być. Podejrzewam, że nawet jakby spadły te dzierżawy, no to nie będę zmieniał siewnika z droższego na tańszy, bo mam mniej hektarów, tak? Bo po prostu bym nie inwestował w większy sprzęt i taka to zależność. No, póki co jadę, przestawiam się na inną pszenicę i będziemy siać ościstą ostrogę pod lasem. No i witam, 2 dni później. Sieję już tą pszenicę ościstą. Powiem wam, tu jest jedna z tych działek, gdzie faktycznie mógłby się przydać siewnik z redlicą talerzową, bo jest taka gleba cięższa. Są grudy. Kultywatorem robiłem to, nie porozbijało to, bo było sucho. Dzisiaj w nocy spadło 3 litry deszczu, to jako tako to jeszcze idzie, aczkolwiek to jest tyle co nic, nie? To tylko z wierzchu zmoczone, już słońce świeci, już wysycha, pod spodem jest sucho. I te redlice to wszystko tylko skacze po wierzchu. No ale to jest tylko jedna, jedyna taka działka, gdzie jest taka gleba i to na połowie pola, druga połowa jest już tutaj bliżej lasu, taka bardziej piaszczysta. Więc na te, nie wiem, tam 30 arów to ja się nie będę patrzył, tym bardziej, że tu jest jeszcze dzierżawa. Co wyjdzie, to wyjdzie, tam to jest tylko takie tam. Aczkolwiek gleba taka, widać, że jakby był suchy rok, to tutaj wilgoć pod spodem jest, nie? Że tutaj może by pszenica wyszła, bo jęczmień, mokry rok był, jak na jęczmień był, to nie bardzo. No ale o, tutaj to już ładnie, tu już porozbijane są bryły. No i co drugi problem z tą działką? Kamienie. Kamienie i jeszcze raz kamienie. To chyba jest najbardziej zakamieniona działka, jaką mam. Wysiadłem tam tylko na chwilę w jednym miejscu, żeby pozbierać kamienie i prawie cały kosz zapełniłem. Jeszcze jest miejsce, to zaraz się tu zatrzymam, wysiądę, ale i tak wszystkich nie wyzbieram, to jest... Ale tam za każdym razem jak przyjadę, to ten koszyk, co bym nie robił, to coś tam wrzucę i żeby tam nie leżało na wierzchu. Tam widziałem taki jeden większy, to większe najbardziej mi zależy, żeby zebrać, no bo to już jest taki mniejszy. Tu taki ładny płacki. O, ten chcę zabrać. Tu jakby maszyna przyjechała do zbierania kamieni, to myślę, że dwie przyczepy by nazbierała z tej działki. Bo tutaj to, co na wierzchu, to na wierzchu, a w głębszej warstwie... No, dobra. Gdzieś tu jeszcze widziałem, po drodze szedłem. I tu taki zagrzewany. Na razie by było, nawet jak już będę widział, że leży kamień, to nawet nie zatrzymuję się, nie biorę, bo to nie ma sensu. Dopiero drugie okrążenie robię, nie? No to w ogóle. Dalej sieję bez znaczników. Ale chyba zaraz... No, tutaj bryły są takie, grudy.
No widać, że gdzie nie, gdzie ziarnko leży. W szczególności między tymi bryłami. Tą glebę to chyba trzeba było od razu po prostu po zaoraniu kultywatorem zrobić dwa razy, bo tak ona poleżała się, przesuszyła, to po prostu tylko grudy są. Już ja widzę tutaj odchwaszczanie doglebowe. Zrobię, nie wiem, tam jak schodzi ta pszenica na trzy liście. Zimą przyjdzie jakiś śnieg. Tu w dole to wymoknie. Ale tak, grudy mróz porozbija. To się wszystko tak rozejdzie. I wiosną już ja widzę tą poprawkę na kwasty ewentualną. No bo jak? Jak w tych grudach to pewnie miliony chwastów są. Tym bardziej, że tu był łubin. A w łubinie się dużo chwastów rozsiało. Szyby już są tak zakurzone, można by przetrzeć. W szczególności w lusterkach, żeby widzieć jeden przejazd od drugiego, jak jechać. Tutaj jeszcze w miarę jest takie porozbijane. Nie, no całkiem sobie dobrze radzi, jak na te warunki. Poznaniak dużo sobie gorzej radził. No zobaczcie. No to tu jak dołek był, no to tu gdzieś leży kilka nasion, tu. Dotąd to tu kawałek. No widać. Widać gdzie nie gdzie. No jako w takich bryłach, no to co? Jak to ma posiać ładnie? Na pewno będzie lepiej jak z tym poznajakiem. A co on tak robi? Tak psst, psst. Coś hydrauliką kombinuje ten John Deere. Tak zwane pieńki. Wiecie co to było? Tu mi się tak przekręciło i regulacja ta po prostu podnosiła, opuszczała, podnosiła, opuszczała, podnosiła, opuszczała. Przekręciłem gdzieś tutaj, telefon położyłem. Dlatego do tego ja w ogóle tego nie używam. Dla mnie to w ogóle to właśnie tylko obciążanie niepotrzebne hydrauliki. Wow. Nie ustawiłem tego. To nic. Pewnie takie zatrzymanie do zera. To ono tam będzie później taki parę centymetrów pasek, że niby nic nie ma, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj kamieni troszeczkę mniej jest, ale jest trochę. Nie wiem, zatrzymam się o ten jeden dzień, bo tam gdzieś wyrzuciłem te kamienie. To wyrzuca się gdzieś na drogę, nie tam, żeby jak jakiś dołek jest w dziurę załapać, tak to u nas się robi. Na kolejnym polu można znowu gdzieś tam zbierać. Sporo rzepaku powychodziło. Tu kiedyś był 2 lata rzepak. Raz zasiany normalnie, a drugi raz samosiewów. Ani normalnie, ani z samosiewów, tutaj zawsze rekordów nie było.
Tu najlepiej wychodzą zawsze zboża. Jak jęczmień o zimy omiałem bez problemu, jakoś około 6 ton z hektara. W sumie rzepaku 3 tony z hektara to też nie najgorzej. Wiem, że tam przyjechać kiedyś Władimircem, na przykład z przyczepką samochodową i po prostu z wiaderkiem pozbierać, bo tak to tak zatrzymywać się, tylko paliwo tutaj przepalać tym John Deere'em. On nawet jak stoi tylko pyrkocze, to więcej pali jak Władimirec, który coś ciągnie i coś robi. Słuchajcie, ostatnia działka Budziska. To już, no, już koniec będzie z siewu pszenicy w tym roku. I ryzykuję. Nie wiem, co będzie. Tak jak mówię, obstawiam 10% szans na to, że się uda, bo patrząc na ostatnie lata, to przez 10 lat, no więcej, 20-30% nawet jest szans na to, że się uda może coś z tego zebrać, bo przez ostatnie 10 lat to były takie trzy skrajnie suche, gdzie tutaj można było wjechać, więc zobaczymy, nie? To jak coś, to będzie ubór. Mam trochę tam nasion. O, jeszcze się znacznik otworzył. Tylko nie z tej strony, co trzeba. Od tych drgań. Test wytrzymałości siewnika między innymi będzie. Dobra, zdrożę ten znacznik, bo on tu w ogóle niepotrzebny. No w rowie nie ma wody, nie? Tu można wejść i nic nie ma, tak? Normalnie nic. Można chodzić. Zresztą ten rów był pogłębiany koparką jakieś, nie wiem, to już było 5 lat temu, no jakiś czas temu, i ten torf to tak się zamula tu, tak szybko to wszystko się równa. Ale to mówię, jak teraz suchy rok jest, no to nic nie urwałem jeszcze? Nie. Dobra, co będzie, tak jak mówię. Mam jakieś 150 kg nasion, tak? Sieję 180 i na razie sieję tutaj, to na pewno ta część do rowu tego będzie całość, później będę jechał od tamtej strony, na pewno całości nie zasieję, to tylko kawałek o tutaj ten będzie na próbę. Jak to wyjdzie na tym torfie z tą pszenicą w suchym roku? Mówię, o tutaj to nawet nie będę siał, bo nie mam nawet tyle nasion, już tyle to nie będę ryzykował, ale o tutaj taki kawałeczek, te 20 arów, to mogę spróbować. Bo tam od sąsiada strony, tam od rzepaku, to jeszcze wyżej jest, to tam nawet jak będzie mokro, to tam 10 arów na pewno będzie pola. Poprzeczce najgorzej, ale już się i tak lepiej jeździ niż po zaoraniu. No już jeden lejek wyskoczył. No ja się wcale nie dziwię, że to na takim gruncie będzie dobrze. Z tej strony jest ziemia tutaj, bo kiedyś ten rowek był kopany, no to tutaj, tu jest ziemia. Trzeba założyć, bo
Zaraz te lejki, te tulejki pogubię, nie? Dobra, siedzi. Pewnie jeszcze z 50 razy to wyskoczy, ale może nie. Tutaj, o, gdzie co roku jest uprawiane, to już normalne pole uprawne, normalnie można jechać równiutko. Tamten kawałek posiałem, teraz sieję z drugiej strony tutaj. Kamień? Coś zabrzęczało. Nie wiem. Tu okazuje się, że jak tu kilka lat była łąka i tu tak jest, się robiło trochę talerzówką, trochę orało, to nie siejąc tu nic na zasadzie dyń, znaczy jakichś dwuliściennych upraw, zaparzyło się trochę. Tu jest mniej, od tam się przejazd był więcej. Tu widzę taka skarpa. No, tutaj można było zlikwidować to wcześniej, ale tam... Tak w zasadzie ja do tej działki to aż tak nie przywiązuję większej uwagi, bo to jest i tak wszystko tu pod znakiem zapytania. Jak coś się uda zebrać, to się uda, nie, to wymoknie. Zostało mi tam już w siewniku, nie wiem, może ze 30 kg nasion i wysieję to, co jest, żeby już nie wysypywać z tego siewnika, gdzieś tam trzymać. Czyli tak to by było zbędne, no mógłbym to wysypać i po prostu na przyszły rok przytrzymać, ale tam mówię, to w przyszłym roku będą świeże nasiona, a to po prostu wysieję tutaj w tą niepewną działkę. Z tej strony to nawet nie wiem, chyba poprzeczek nie będę robił, tylko tak jak wychodzi, o i już tam. Tu jakby o tam staw wykopać, to tu by się już ziemia zrobiła, rozeszłoby się, a tam drugi, dwa stawy i mogłoby być pole i tak można by kiedyś zrobić. Albo jeden ogromny i wtedy resztę na pole porozrzucać i by było. Nie było to by wysokiej klasy gleby, pole, ale zawsze takie, po którym by się dało zawsze w miarę przejechać. A nie, że pół roku, jak mokry rok, to pod wodą stoi. Dobra, jeszcze dwie poprzeczki jakieś zrobiłem. Dobra, tyle co na mnie, ten nasion, no to już zajadę do domu. Coś mi się tutaj zaczęło ruszać. Aha, łańcuszek się urwał. No zdecydowanie tak. Gdzieś tutaj był za coś zaczepiony. Chyba śrubka była. Niby daleko nie poleci, dobra. Do domu dojadę. Za sprężynę, no nic, nie zaczepię nawet, dobra. Do domu dojedzie. No, tutaj śrubką złapane było. Czy czymś takim. Wraz to wypadało. Konkretnie o ten jeden olejek. Nie wiem, no ale to działo się tylko na tym polu, także tu może być.
jest zasiane, zobaczymy co wyjdzie. Ile tu w ogóle przejazdów wyszło, bo ja tu żadnych ścieżek, nic nie robiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, no czyli tak jakby po 3 metry, 30 metrów, czyli tak jakby opryskiwaczem w to i z powrotem. No i tak niech zostanie. Ja tu już więcej nic nie będę kombinował. Tam zostało jakieś 15-20 arów. Będzie ugór. Tyle w tym odcinku. Także siewnik dał radę, posiał na przyszły sezon, aby zrobić znaczniki i ścieżki. I będzie. Na razie będzie. Na razie wam. Cześć.